reprezentuję kupców, gastronomików i ludzi zrzeszonych na ulicy Piotrkowskiej. Dzisiaj radni będą dyskutować o tym, jak ma wyglądać ulica Piotrkowska. Wy kupcy i gastronomicy jesteście zwolennikami powrotu ruchu na ulicę Piotrkowską. Dlaczego? W związku z tym, że powstał dość długi deptak o prawie 4 kilometrach, ulica Piotrkowska nie posiada odpowiedniej ilości parkingów, możliwości dojazdu klientów. Dzisiaj samochód jest rzeczą normalną, wszyscy korzystają z niego. W każdej rodzinie są 2-3 samochody, ludzie muszą dojechać. Wielkie centra handlowe mają parkingi, dzięki temu żyją. My nie mamy parkingów, nie mamy możliwości ruchu, nie ma możliwości podjazdu pod punkty handlowe oraz nie ma możliwości podjazdu pod jakiekolwiek firmy usługowe, które na Piotrkowskiej się jeszcze mieszczą. Osoby sprzeciwiające się temu pomysłowi mówią, że na Piotrkowskiej jest raptem 300 miejsc parkingowych i to, że to w żaden sposób nie rozwiąże waszych problemów. Jak wy się do tego odnosicie? To, że jest akurat 300 miejsc parkingowych, to odnosi się też do tego, że nikt nie stoi cały dzień, prawda? Nie mówmy o parkingach przy osiedlowych, gdzie samochód stoi pół doby, tylko mówmy o miejscach parkingowych, gdzie ktoś może podjechać pod sklep, zrobić zakup, odjechać. Potrzebuje 20 minut, pół godziny lub nie wiem, godzinę, półtorej. Natomiast niestety w centrum miasta jest to krwioobieg naczyń połączonych. Ulica Piotrkowska, główna ulica handlowa, upada. Za nią upadają ulice poprzeczne. Jaracza, Zielona, Andrzeja Struga, Zamenhofa i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, bo pojawiają się też takie głosy, że to kupcy są sami sobie winni, że ten handel upada, bo mają godziny otwarcia sklepów takie, jak mieli 10-15 lat temu, podczas gdy centra handlowe są późne od bladego świtu prawie do późnych godzin nocnych i ludzie wolą tam iść po prostu wtedy, kiedy mają czas. Akurat godziny otwarcia punktów handlowych. Rozmawialiśmy na ten temat, kupcy są jak najbardziej otwarci, żeby wydłużyć te godziny handlowania, nie ma problemu, ale jeszcze raz powtarzam, klient chce podjechać samochodem pod dany punkt, czy wypić kawę, czy iść na zakupy. Jeżeli będzie duża potrzeba, to kupcy są gotowi dzisiaj mieć długo otwarte i wcześniej otwierać. Także myślę, że tutaj akurat to jest mały punkt, który jest w tej chwili do przegłosowania u nas wśród naszych członków i ludzi zrzeszonych z ulicą Piotrkowską. A czy nie obawiacie się panowie, bo jesteście też jakby stowarzyszeniem gastronomików, że samochody na Piotrkowskiej przepędzą ludzi z ogródków i z miejsc, gdzie można się napić na świeżym powietrzu kawy na przykład? Przede wszystkim ruch, mówimy o ruchu w okresie jesienno-zimowym. W okresie sezonu ogródkowego jest kilka propozycji o bardzo ograniczonym ruchu lub absolutnym wyłączeniu tego ruchu. Są miasta w świecie, gdzie ogródki stoją na ulicach, na chodnikach, na szerszych chodnikach i ruch się odbywa i nikomu to nie przeszkadza. Natomiast mówię, jesteśmy gotowi do rozmów, jest kilka projektów tego ruchu. Przede wszystkim ruch w okresie jesienno-zimowym, bo w tym momencie handel na Piotrkowskiej umiera, zamykają się lokale, bo ludzie nie mają po prostu już ochoty dokładać czynszów comiesięcznych czy utrzymywania nierentownych lokali. Może pomysłem jest wielopoziomowy parking tutaj w okolicach ulicy Piotrkowskiej? Była dyskusja na ten temat, jesteśmy otwarci do rozmów. Jeżeli chodzi o parkingi wielopoziomowe, chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy te miejsca parkingowe powstaną, stricte bardzo blisko ulicy Piotrkowskiej, w jej jak najbliższym sąsiedztwie. Wtedy można ten ruch coraz bardziej ograniczać. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna alternatywa do uratowania ulicy Piotrkowskiej, do uratowania firm, które istnieją tu po 16-20 lat. A w tej chwili zastanawiałem się, czy stąd nie wyjść. Prezydencie, dzisiaj dyskusja o tym, jak ma wyglądać ulica Piotrkowska. Jednym z pomysłów rzuconych podczas spotkania z kupcami było wprowadzenie ponowne ruchu na ulicę Piotrkowską.
to jest, ma, że tak powiem, poparcie pani prezydent ten pomysł i w ogóle zarządu miasta? Znaczy na pewno jest to pomysł, tak jak pan stwierdził, kupców, tak żeby, no wiadomo, ułatwić dostęp potencjalnych klientów do wszelkiego rodzaju usług. Bez wątpienia patrząc na ulicę Piotrkowską, w tym momencie ten ruch też się odbywa, oczywiście on jest mniej intensywny. Jest to wynik rozmowy pani prezydent z kupcami i jest to też zgromadzonych parę argumentów dotyczących tego, że ruch powinien być. Jednak pojawia się też dużo argumentów przeciw temu pomysłowi, chociażby to, że wtedy bardzo ograniczy to na przykład komunikację rowerową na ulicy Piotrkowskiej, ruch pieszy, że po prostu Piotrkowska stanie się przelotówką przez miasto. Znaczy dyskusja, z tego co wiem, to się toczy już nie pierwszy tydzień i nie pierwszy miesiąc, nawet kilka lat się toczy i myślę, że będzie dalej się toczyła i będzie miała tyle samo zwolenników, co przeciwników, jakby zarówno i Piotrkowskiej jako w 100% deptaka i Piotrkowskiej jako ulicy, na której jeżdżą samochody. Bez wątpienia jest to zagrożenie, tak, dla ruchu pieszego, dla rowerzystów. Myślę, że warto na ten temat dalej rozmawiać, co nie jest temat jeszcze przesądzony. Pojawia się również pomysł wprowadzenia tramwaju na ulicę Piotrkowską. To był pomysł byłego menadżera ulicy Piotrkowskiej. Pan jako osoba zajmująca się komunikacją w mieście, jak odnosi się do tego pomysłu? Znaczy, powiem właśnie, no mamy kolejny jakby temat, który jest do rozmowy, tak? Jak ja się odnoszę do tego pomysłu, ruch na Piotrkowskiej, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, jest związany z odpowiednią infrastrukturą, czyli z siecią. Pomysł może być pomysłem, trzeba też wiedzieć, co trzeba byłoby zrealizować. 70% kamienic nie jest własnością miasta, więc trzeba byłoby doprowadzić infrastrukturę, co jest procesem już choćby z tego względu, wydaje się bardzo kosztochłonnym, jeżeli nierealnym. Czyli tak naprawdę ani do całkowitego zamknięcia ruchu na Piotrkowskiej, ani do wprowadzenia ruchu na Piotrkowskiej daleka droga. Myślę, że tak. Panie radny, dzisiaj będzie dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać ulica Piotrkowska. Pojawił się pomysł, żeby wprowadzić ruch kołowy na tę ulicę. Jak pan się do tego odnosi? No, o tym, czy wprowadzić ruch, czy nie, rozmawialiśmy już wielokrotnie. Myślę, że czas byłby, żeby przedstawić projekt uchwały w tej sprawie, a nie informację prezydenta, który w dodatku jest dzisiaj w Cannes. To jest sytuacja zupełnie gorsząca, kiedy nie było żadnej dyskusji, żadnej konsultacji w sprawie szkół. Prowadzono to w tempie ekspresowym, natomiast o ulicy Piotrkowskiej, która moim zdaniem no, nie jest ważniejszym problemem niż dobro uczniów, nauczycieli, rodziców, próbuje się wprowadzić to jakąś dyskusję. Myślę, że to jest tylko temat zastępczy. No ale mimo wszystko kupcy, dla kupców to na pewno nie jest temat zastępczy. Oni tutaj silnie lobbują, mówią, że dzięki temu może wrócić życie na ulicę Piotrkowską, prawdziwy handel. Czy to jest realne? Nie wiem, czy to jest realne, natomiast wiem, że niemal w każdym lokalu gastronomicznym wisiał plakat pani Zdanowskiej przed drugą turą wyborów i myślę, że jest to kwestia realizacji jakichś obietnic wyborczych, a nie faktyczna dyskusja o problemach miasta. Tutaj jest silna opozycja ze strony społeczników, którzy mówią, że ten ruch dobije tylko te ulice, że ograniczy ruch rowerzystów, ludzi przebywających w ogródkach, czy mogą mieć rację? Klub SLD już w zeszłym roku mówił, również w dyskusjach pojawiało to się z udziałem prezydenta Jońskiego, że budować parkingi. Samo wpuszczanie ruchu nie rozwiąże problemu. Budujmy parkingi, nie róbmy polityki. Kupcy są otwarci na budowę parkingów wielopoziomowych w obrębie ulicy Piotrkowskiej. Pojawiła się nawet lokalizacja tutaj w pobliżu Urzędu Miasta na placu Komuny Paryskiej, ale nie ma w tym kierunku żadnych ruchów. Powtórzę raz jeszcze, nie róbmy polityki, nie latajmy do Cannes, budujmy parkingi. Pan przez swój czas, kiedy był pan menadżerem ulicy Piotrkowskiej, walczył z całych sił, żeby tych samochodów na ulicy Piotrkowskiej było jak najmniej. Teraz mówi się o tym, żeby było ich jeszcze więcej. Jakie jest pana zdanie na ten temat? One jest zupełnie jednoznaczne. Ja nie walczyłem z tymi samochodami tylko z tego powodu, że ja ich nie lubię. Ja lubię samochody. Mieszkam na Piotrkowskiej, jeżdżę samochodem. Natomiast generalnie rzecz biorąc jestem legalistą. Kiedy pracowałem przez te kilkanaście miesięcy w Urzędzie Miasta, robiłem wszystko, aby przyłożyć się do realizacji strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej. Przypomnę, że jest to dokument prawa lokalnego uchwalony za chwilę będzie 2 lata temu. I tak na marginesie powiem, jeśli z tego dokumentu zrealizowaliśmy na moje wyczucie około 7%, nie więcej, to mieszanie w tym dokumencie, odwracanie jego intencji, przeprojektowywanie, zanim podjęliśmy praktycznie skuteczne
działania zmierzające do tego, żeby on się stał realny, uważam, powiem wprost, za barbarzyństwo. To jest głębokie nieporozumienie. Jeżeli w wyniku kilkunastomiesięcznej pracy ludzi z różnych opcji politycznych, z różnych środowisk, w tym również mieszkańców i przedsiębiorców piotrkowskich, oni mieli odrębne zdanie, niemniej w strukturach demokratycznych, no jest tak, że jeżeli większość uznaje o znaczeniu pewnych priorytetów, to na Boga wara tym, którzy mają na ten temat jakiekolwiek osobiste zdanie. I powiem wprost tak, jeżeli by się miało stać w ten sposób, że zapisy strategii nie mają dla pani prezydent, dla ludzi, którzy ją otaczają, którzy jej doradzają, żadnego znaczenia, to to jest największa katastrofa w nowożytnej historii tego miasta, ponieważ był to pierwszy, do tej pory jedyny w skali kraju dokument, który był wynikiem współpracy wszystkich, którym losy miasta i losy piotrkowskiej są nieobojętne. Nie znajduję żadnego uzasadnienia, aby jakakolwiek na najwyższym poziomie administracyjna, urzędnicza decyzja mogła tak zamieszać obywatelską rzeczywistością. To jest mój głęboki protest. Tutaj silny głos ma szczególnie lobby kupiecko-gastronomiczne. To oni są głównymi zwolennikami powrotu ruchu na Piotrkowską. Uważają, że to pozwoli im prowadzić interes lepiej i przywróci życie na tą ulicę. Jak pan to ocenia? Pan wiele razy spotykał się z tymi ludźmi. Tak, to była jedyna grupa, której poświęcałem przez te miesiące, o których mówię, pracy tak wiele uwagi. To jest kompletna bzdura. To jest imaginacja ludzi, którzy wychowali się w sytuacji, w której mogli tylko żądać i przenieśli to w nową rzeczywistość, a ja im powtarzam, nie wierzę w nowoczesne kupiectwo, które ma w nosie fakt, że w centrach handlowych można robić zakupy do 21, na Piotrkowskiej do 18. Oni mówią, że im się nie opłaci. Niech się wyniosą z Piotrkowską w miejsca, w którym się to opłaci. Oni chcą tylko tego, żeby wszyscy uznali ich priorytety funkcjonowania w najważniejszej przestrzeni publicznej w Łodzi. To nie jest ich Piotrkowska. Ona należy do wszystkich łodzian, to jest zapisane również w strategii. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, ktokolwiek, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, proszę niech się uda na południe od Alei Mickiewicza i Piłsudskiego. Ja dzisiaj o godzinie 9, a więc zanim się miały otworzyć jakiekolwiek sklepy i funkcje usługowe na Piotrkowskiej, nie byłem w stanie tam znaleźć miejsca do zaparkowania. O czym my gadamy? Na odcinku deptakowym Piotrkowskiej w porywach, jak będziemy to robili bardzo ciasno, zmieści się bez ogródków nie więcej niż 500 samochodów. Co to jest dla tych kilkuset firm, które są na ulicy Piotrkowskiej? Zanim przyjadą pierwsi klienci, wszystkie te miejsca parkingowe będą zajęte przez tych, którzy pracują na tej ulicy. To jest absolutne mieszanie wam w głowach. To jest totalne oszustwo. Galerii Łódzkiej, a handel u nich kwitł i oni chcą, żeby bez zmiany z ich strony nadal było tak, jak było, tak? Zahibernowali się zwyczajnie w rzeczywistości końca XX wieku. Nie przyjęli do świadomości swojej, że się zdarzyło coś. Oczywiście nie do końca szczęśliwego z naszą centralną przestrzenią miasta. Ta konkurencja jest ewidentna, ale oni nie podjęli żadnego wyzwania w tej mierze, żeby cokolwiek tutaj z siebie dać poza niewielką grupą ludzi. Bo to nie jest tak, że wszyscy kupcy są bez sensu i beznadziejni. Taka jest część tych kupców, która jest szczególnie i tych przedsiębiorców, która jest szczególnie, powiedziałbym, energetyczna, prawda? Natomiast oni, nie wiem, nie jeżdżą po świecie, nie widzą, że w każdym dużym mieście europejskim na Manhattanie w ciągu ostatniego roku włączono kolejne ulice z ruchu kołowego po to, żeby w takim miejscu dać przywilej pieszym w centralnych przestrzeniach miasta. Nie uznają takich racji, że wszędzie to poprawia kondycję, bo w wyniku tych przekształceń rośnie komfort użytkowania ulicy, rośnie ilość pieszych, rośnie ilość klientów. Tylko w Łodzi muszą to zrobić przy pomocy
aut mieszkańcy miasta i inni ludzie. Czyli pan jest gorącym zwolennikiem tego, żeby strategia ulicy Piotrkowskiej była dalej realizowana i żeby nikt się w nią nie mieszał, w cudzysłowie. Dokładnie tak, chyba że na skutek kolejnego, że tak powiem, alertu siądą ludzie. Tak, siądą ludzie i dokonają korek, bo to ja, dopóki ich nie ma, to powiem wprost, to jest lokalne prawo, które obowiązuje wszystkich w tym mieście, zarówno kupców, jak i prezydenta tego miasta.